Bardzo serdecznie wita się z Państwem Krystyna Kiwacz w telewizji Chrystusa Króla. Laudetur Jezus Chrystus. A moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Wincenty Łaszewski. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pan Wincenty to polski teolog, doktor teologii dogmatycznej, pisarz, tłumacz, autor wielu książek poświęconych Matce Bożej, a zwłaszcza objawieniom maryjnym, członek Światowego Apostolatu Fatymskiego. Tak jak wspomniałam, pan Wincenty napisał wiele książek, m.in. Nowy, Lepszy Świat, Apokalipsa według Fatimy, Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana. I tutaj mi się nasuwa pytanie, jakie znaki według Pana, oczywiście żyjemy w czasach ostatecznych, i jakie znaki o tym mówią? Niektórzy mówią o nadchodzącej wojnie, inni mówią o nadchodzących dniach, 3 dniach ciemności. Proszę powiedzieć, według Pana badań, analiz, co nas czeka i po czym poznajemy, że to są czasy też ostateczne? Po pierwsze, co nas czeka, tego nie wiemy. Tak. Każde pokolenie, każdy z nas żyje w czasach swoich, ostatecznych. I myślę, że gdybyśmy się spotykali jako pokolenie poprzednie, czy jeszcze wcześniejsze, to mielibyśmy te same problemy i te same pytania i tak samo byśmy uważali, że zbliża się koniec świata. Proszę zauważyć, że jesteśmy właściwie pierwszym pokoleniem od wielu wieków. Mówię o ojczyźnie, o Polsce, kiedy ja nie znam wojny, poza stanem wojennym, którego doświadczyłem, ale moje pokolenie moich dzieci, to jest już wiele, wiele lat, nie doświadczyliśmy wojny. Czyli żyjemy w lepszych czasach niż nasi poprzednicy. Zdawałoby się, że tak moglibyśmy twierdzić. Dlaczego więc mamy uważać, że coś dzieje się złego i to bardziej złego niż w poprzednich pokoleniach? Owszem, dzieje się coś złego, ponieważ na płaszczyźnie religijnej, na niej się głównie skupmy, szatan jest wciąż żywy i to są te znaki, o które Pani pyta. On zaczyna być teraz władcą globalnym. To nie jest tylko peryferyjny książę ciemności, który próbuje atakować poszczególnych ludzi czy poszczególne narody. To jest jedyna rzecz, która mnie martwi, może nie przeraża, bo w kategoriach chrześcijańskich nie ma takiego czegoś jak strach. Martwi. Szatan ma ochotę przejąć władzę nad całym światem. I to nie przez wojnę militarną, tak jak było w poprzednich wiekach, tylko przez wojnę cywilizacyjną, która jest prowadzona teraz wśród nas i w nas. I my stajemy się tej wojny uczestnikami, bo nawet jeśli ktoś jest bierny, to jest uczestnikiem po tamtej stronie. I znowu wszystkie znaki zdają się wskazywać, że my tę wojnę na obecnym etapie przegrywamy. Mhm. Bardzo również dużo mówi się na temat 3 dniach ciemności. Czy one są powiązane z oświeceniem sumień? Porusza Pani kilka tematów naraz, ale ja powiem tylko tyle. Tak, po pierwsze, jest wiele proroctw. Nie mamy tego w Ewangelii. Kościół o tym nigdy wprost nie mówi, więc traktujmy to jako taką swoistą, prywatną zachętę, którą słyszymy w naszych sercach. Jest to swoista manifestacja Bożego Miłosierdzia, że będzie taka chwila, kiedy każdy człowiek, niezależnie jak dobry i jak zły, dostanie szansę poznania, chciałoby się powiedzieć, niemal doskonałego poznania prawdy. Czyli będzie taka chwila, kiedy będę musiał świadomie się opowiedzieć za lub przeciw Bogu. Jeśli taka łaska spotka świat, a jest może ona wpisana w plany Bożej Opatrzności, pamiętajmy, że Boża Opatrzność to jest jak chmura której my żyjemy i nie widzimy w murze nic, więc trudno tam powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ale gdyby tak się stało, to rzeczywiście będzie to łaska szczególna, bo wszyscy, którzy mają w sobie chociaż tą małą iskrę wiary, iskrę dobra, powiedzą się za Bogiem i wierzę, że wtedy także mnóstwo wewnętrznych naszych wrogów, wrogów Kościoła, wrogów rodziny, wrogów życia, dostrzeże, że się myliło. Chciałbym doczekać takiego oświecenia. Natomiast czy to będzie taki flesz z nieba, błysk prawdy, która okaże nam, jaki jest naprawdę świat i kim my jesteśmy, to nie wiem. Zacytowałbym w tym momencie siostry Lucji słowa, która na pytanie, no kiedy będzie wreszcie ten triumf niepokalanego serca, na który czekamy, ona powiedziała: w chrześcijaństwie wszystko jest procesem. To nie jest tak, że w jednym momencie to się stanie. To będzie się rodzić, rozwijać i przynosić powoli owoce. Według jej rozeznania duchowego, niepokalanego serca, na który wciąż czekamy, o którym tyle się mówi, już się zaczął. Zaczął się w 1984 roku, ale znowu siostra Lucja mówi, że wszystko zależy od tego, ile my temu procesowi wzrostu, osiągnięcia tego triumfu dajemy energii ze swojej strony. Tak bardzo my szybko, tak bardzo nakręcamy zegar, który przyspiesza tą godzinę. Więc wszystko jest procesem i ja nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że owe oświecenie, na które czekamy, też nie byłoby formą jakiegoś procesu. Natomiast 3 dni ciemności. 3 dni ciemności nie są według mnie polegającym nas faktem historycznym, do którego mamy się przygotować, pakując prowiant i świece. To wszystko to jest według mnie symbolem. Proszę zauważyć, w najbardziej znanej historii opowieści o 3 dniach ciemności autorstwa ojca Pio jest mowa, że te 3 dni ciemności zaczną się w czwartek, skończą się w sobotę. To są 3 dni, które są wyraźną analogią do Dni Męki Pańskiej. Największego kryzysu także wiary apostołów, największego wydarzenia w historii, które wszystko zmieniło. I coś analogicznego z cierpieniem, śmiercią Kościoła i jego zmartwychwstaniem, ale nie w 3 konkretnych dniach. W czasie, ojciec Pio mówił, w czasie, kiedy będzie sroga zima, czyli kiedy zabraknie w świecie blasku Bożego światła, łaski, ciepła miłości, że wtedy nastąpi nasza Pascha, która będzie trwała symboliczne 3 dni i my mamy przez tę próbę przejść w duchu Maryi, wierząc wbrew faktom, że zwycięstwo jest po naszej stronie, żeby doczekać świtu niedzieli zmartwychwstania. Mhm. Także jeżeli dojdzie do oświetlenia sumień, to można przypuszczać, że przyniesie to wielkie dobro, że to będzie wielka łaska dla nas wszystkich, prawda? Pamiętajmy tylko jednak o tym, że chrześcijanie nie wyznają religii magicznej, że coś się stanie nagle, bez naszego udziału, jako szczególny dar, który nie pociąga za sobą w nas samych żadnych konsekwencji. Proszę sobie przypomnieć proroctwo kardynała Hlonda z 1948 roku, kiedy na łożu śmierci wypowiadał słowa, które były potem nośnikiem duchowości 2 najważniejszych dla nas proroków, to znaczy kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły, potem papieża. Kiedy kardynał Hlond, umierając spokojnie, też podejrzewał, że został zabity przez władze komunistyczne. To było zaplanowane. Powiedział: nie bójcie się, zwycięstwo Maryi przyjdzie, jest pewne. Ale na tym samym oddechu mówił: zwycięstwo wasze jest pewne. Pod opieką Matki Bożej pracujcie. To znaczy, że kiedy zastanawiamy się nad tym, jaka będzie przyszłość, co nam Bóg przygotowuje, czy będą wymagały 3 dni ciemności, to musimy pamiętać, że nasza wiara, chrześcijaństwo nie jest wiarą fotelową, tylko jesteśmy członkami Kościoła Walczącego i mamy pod sztandarem Matki Bożej, tak mówili ci nasi prorocy Hlond, Wojtyła, Wyszyński, tak mówią te wszystkie nośne objawienia, które pokazują nam przyszłość, o tym też mówił cytowany ojciec Pio, to wszystko się ma wiązać z Maryją. Musimy zacząć funkcjonować w życiu na wzór Matki Bożej, przyjmując jej wartości, zacząć karmić się jej wiarą. I mamy stulecie Bitwy Warszawskiej przecież, prawda? Niezwykłej interwencji właśnie za pośrednictwem Matki Bożej. I mamy wierzyć, że taka interwencja, która przekracza nasze własne możliwości w tych dniach mroku i przegranej, że ta interwencja przyjdzie, ale będzie owocem dania z naszej strony Bogu 100% naszej wiary, 100% naszej ofiary, gotowości na cierpienie, tej pracy, o której mówił kardynał Hlond. Pod opieką Matki Bożej pracujcie, nie czekajcie, nie śpijcie, nie mówcie, niech zrobi to ktoś inny, tylko wy pracujcie. Każdy, kto w ten sposób będzie pracował, ma gwarancję uczestnictwa w zwycięstwie, które jest zapowiedziane przez wszystkich proroków po kolei. Będzie to zwycięstwo Boga przez niepokalane serce Maryi, kiedy nasze serca, ono rozpocznie się, mówiła siostra Lucja, od naszych serc, kiedy nasze serca będą tak jak Maryi czyste, niepokalane, będą w nich prawdziwe wartości. Gotowe powiedzieć te serca nie, dlatego, co robią w tej chwili wokół nas wszyscy. Tak, wiemy o tym, że Matka Boża tutaj szczególną rolę odegra w tych końcowych czasach i ma nas prowadzić do Pana Jezusa i zatriumfuje jej niepokonane serce. Ale jeszcze również chciałabym poruszyć taką kwestię, bo zauważa się taki mocny atak teraz na chrześcijan, szczególnie mocny na chrześcijan, na naszą wiarę katolicką. Podpala się tutaj kościoły, niszczy się statuły religijne. Również to miało miejsce w Warszawie na krakowskim przedmieściu. I teraz pytanie, czy my katolicy dajemy o sobie znać, czy my nie jesteśmy zbyt bierni wobec tego, co widzimy, wobec profanacji i ataku na naszą wiarę i na najwyższe wartości? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie możemy nie podnieść rzuconej nam rękawicy, nie ma wątpliwości. Powtarzam, Kościół na tym świecie to jest Kościół walczący i mam obowiązek bronić swojej wiary. Nie wiem, czy pani pamięta, ja nie kojarzę do końca daty, 2014 chyba rok. W Argentynie był wielki zjazd ruchów LGBT i oni wyszli podczas tego swojego zlotu podpalać katedrę w Rio de Janeiro. Nie pamiętam do końca faktów, one są nieważne. Kiedy wierzący dowiedzieli się o tym, że tłum tych wyznawców nowej, bezbożnej religii, bo to też jest religia, oni też coś wierzą, było kilka tysięcy, mówi się nawet o 7 tysiącach. I katolicy wyszli, otoczyli żywym kordonem kościół, który miał być sprofanowany i zniszczony. Mimo że byli lżeni, opluwani, ciskano w nich różnymi przedmiotami, to oni wytrwali. I ten kościół został ocalony. Tu mamy przykład trochę, może dobry, może zły, bo tu mamy przykład tak zwanego biernego oporu, tak? Postawienia żywej barykady, żeby zło nie mogło się przelewać dalej. Moje pytanie jest, czy Eklezja Militans, Kościół Walczący, nie jest czymś więcej. I myślę, że powinniśmy spojrzeć w historię Kościoła, w jaki sposób my w poprzednich pokoleniach broniliśmy wiary. Z pewnością musimy to uczynić. Już na koniec zapytam pana, bo również pan się wypowiadał na ten temat, jaką misję według pana ma do spełnienia Polska i czy, co może być tą iskrą, o której tak się mówi wiele, czy to będzie osoba, czy to będzie grupa, czy to będzie zupełnie coś innego. Jakby pan mógł nam tutaj przedstawić swoje przemyślenia. Wielki temat i pewnie moglibyśmy rozmawiać, w tym wątku poruszać się długo. Po pierwsze, zwykle kiedy mówimy, powtarzamy słowa Jezusa zapisane w dzienniczku, człowiek ma taką tendencję do tworzenia haseł. I słyszymy, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa. I właśnie o tym, na tym kończymy i pytamy się, jaka jest ta niezwykła misja, jacy my jesteśmy, staje się niezwykle ważni, jedyni. Pan Bóg dał nam misję przygotowania powtórnego przyjścia Chrystusa, a nie ma większej łaski poza wcieleniem, jak właśnie łaska paruzji. Więc my jesteśmy narodem wyjątkowym, ale zapominamy, że Jezus, wypowiadając te słowa, powiedział jeszcze jedną rzecz, że tak to się stanie, jeśli Polska będzie posłuszna woli mojej. I myślę, że kiedy rozmawiamy na temat iskry, to nie należy tyle pytać się, jaka to będzie iskra, kto nim jest, kiedy to się stanie, czy to będzie iskra chwały, czy wręcz coś innego, czyli iskra Wielkiego Piątku, cierpienia, krzyża, bo zwycięstwo wiary dokonuje się jak zwycięstwo Chrystusa na krzyżu, więc może my wcale nie chcemy być tą iskrą, bo ona może nas kosztować życie. Ale być może nie o tym w ogóle powinniśmy rozmawiać. Nasza mentalność jest taka, że my najbardziej lubimy rzeczy i na tym, w ten sposób funkcjonują media, przyciągając naszą uwagę. Najbardziej nas przyciągają rzeczy sensacyjne. To, co się kiedyś ma wydarzyć. To, co jest najbardziej barwne, jarmarczne, kolorowe. Trochę trąci thrillerem, tak? Tymczasem w tej wypowiedzi Jezusa ważne jest to, co jest najbardziej takie płaskie i trudne. I nie pytajmy tyle, co będzie tą iskrą, tylko pytajmy, co to znaczy być posłuszny woli Bożej. I wtedy, jeżeli ten warunek spełnimy, to się okaże, czy iskrą rzeczywiście jest, jak mówią niektórzy, był Jan Paweł II, czy jak mówią niektórzy wizjonerzy, to będzie któryś z proroków, którego Bóg już powołał i jest wśród nas. Nie wiem. Czy to będzie cały naród, który podejmie misję odczytaną w sposób genialny przez, czekamy na beatyfikację, dziwnie spowolnioną w czasie, kardynał Wyszyński. I myślę, że jeśli pani mnie pyta, a ja mam już zakończyć, o to, co jest tą iskrą, jak ona będzie wyglądała, to ja po prostu każdego zainteresowanego kieruję z pytaniem o duchowość, jaką wyznaczył narodowi polskiemu kardynał Stefan Wyszyński. To on mówił, zwycięstwo przyjdzie, Polska będzie pierwsza. Polska przez to, co ma zrobić, będzie narodem, który ocali Kościół. Kościół na całym świecie. Tylko że zadanie, które nam postawił, jest zadaniem, to jest bardzo wysoko podniesiona poprzeczka, bardzo trudnym zadaniem. Ale ja o tym bym nie rozmawiał. Tylko podobnie jak pytano siostrę Lucję o trzeci sekret Fatimski, ona mówiła, dlaczego pytacie o to, co Bóg jeszcze nam nie chce ukazać? Widocznie to nie jest dla was jeszcze dzisiaj ważne. Może zapytajcie o to, co Bóg wam już powiedział w objawieniach Fatimy i podejmijcie te apele, które Matka Boża tam do nas skierowała. Więc tu mamy jakby analogiczną, to jest bardzo mądra wypowiedź, analogiczną sytuację do sytuacji fatimskiej. Dlaczego pytamy o to, co się wydarzy kiedyś, o tą iskrę, kim ona będzie, czym będzie, kiedy się stanie, w jaki sposób, jakie to ciekawe, prawda? Tylko zapytajmy, czy spełniamy wolę Bożą. Co to znaczy, że mamy jako naród spełnić wolę, jaką Bóg ma wobec nas? To jest podstawowe dzisiaj pytanie. Tak. jako Polska też, jeżeli Pan Bóg wybrał nasz naród, to też jest warunkowe, prawda? Że albo wypełnimy wolę, albo nie wypełnimy, tak jak Pan mówi. A jeszcze bardzo Panu dziękuję, ale chciałabym jeszcze na koniec poprosić Pana, gdy Pan zechciał skierować do nas, do Polonii, może jakieś słowo, które Panu się nasuwa, rozsianej po całym świecie, może też do rodaków. Co warto by było dzisiaj jakoś tak zaznaczyć, podkreślić na ten dzień dzisiejszy? Na pewno być przygotowanym na każdy moment, prawda? I na pewno no, być w dobrych relacjach z Panem Bogiem, bo tutaj jest nasza cała nadzieja i siła. Ja myślę, że odpowiedź udzielę taką, jak to, co powiedziałem, będąc kilka lat temu zaproszony przez Polonię w Irlandii. I byłem z tymi ludźmi kilka dni, dzieliłem z nimi ich życie, przyglądałem się, jak żyją w tym obcym dla siebie świecie. I wie Pani, wtedy zrozumiałem i powiedziałem to im. Ja nie jestem ani wizjonerem, ani prorokiem, ani świętym. Staram się, na ile mogę, odczytywać po Bożemu różne znaki. Mam jakąś mniejszą czy większą teologiczną wiedzę, ale to jest właściwie wszystko. Ale tam, kiedy byłem, to miałem takie natchnienie, bośmy rozmawiali o 3 dniach ciemności i rozmawialiśmy o tym, że według niektórych wizji cywilizacja europejska, w ogóle współczesna, zginie przez to, że podniosą się, tak jak w wizji księdza Klimuszko, podniosą się fale tak wysoko, że zaleją wieżę Eiffla, tak? Irlandia, w której w tym czasie byłem, też zostanie cała zalana. I oni, mówiąc, co mamy wracać do Polski, mówi, to ciemno, najprawdopodobniej to się w ogóle nie stanie. To być może jest kolejny symbol zalania falą zła. Natomiast skoro wy tu jesteście, to może każdy z was, i to kieruję też te słowa do amerykańskiej Polonii, którzy wy tam jesteście, Polacy są w obcym kraju. Jesteście iskrami z narodu polskiego na obcych ziemiach. Jesteście tą iskrą, o której dzisiaj rozmawiamy. Każdy z nas ma być tą iskrą. Jesteście tam potrzebni. Jeżeli będziecie to, co mamy w dzienniczku, życie Ewangelią. To nie jest takie proste, ale będziecie się starać pełnić wolę Bożą. To spełnicie w tych miejscach, gdzie jesteście, wśród swoich sąsiadów, wśród przyjaciół, ludzi, których kochacie, ludzi, którzy potrzebują waszej obecności, bo są pogubieni. Spełnicie rolę, o której mówi, to jest najpiękniejsza rola, jaką możemy mieć, o której mówi Jezus w dzienniczku siostry Faustyny. Wy przygotowujecie świat tam, gdzie jesteście, w Ameryce, w Irlandii, we Francji, w Niemczech. Jako naród polski przygotowujecie świat na powtórne przyjście Chrystusa i jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni. Bardzo potrzebuje was Bóg. Dziękuję bardzo i myślę, że pomimo, że wielu z nas jest tutaj już bardzo wiele lat, jednak Polska zawsze będzie bliska naszemu sercu. Jednak dochodzi tutaj jeszcze miłość do Polski i też ten patriotyzm. I to wydaje się tak mocne i silne i czasami ktokolwiek przyjedzie z Polski, to nieraz słyszałam, że tutaj są ludzie jakoś tak może bliżej Boga, co niektórzy, bo może są po różnych doświadczeniach, ale na pewno Polska, nie sądzę, żeby komukolwiek była tutaj na obczyźnie obojętna, że jest w naszym sercu i o nią zabiegamy. I czasami się wydaje nawet, że my z daleka lepiej widzimy, co się w Polsce dzieje. Ja dodam jeszcze, że nigdy nie rozmawiajmy tak, że Polska to jest konkretny napięć ziemi, bo jak spojrzymy na mapy Polski w historii, ta Polska się przesuwała w różne miejsca, prawda? Teraz też od lat kilkudziesięciu jesteśmy przesunięci na zachód. Nie byliśmy tam przez wiele wieków. Nieważne jest to, czy ja jestem w Polsce, czy jestem w Ameryce, czy gdziekolwiek indziej. Ważne jest to, czy moje serce nosi wartości narodowe polskie. Tam, gdzie Polak, tam jest Polska. Mnóstwo Polaków, którzy żyją w Polsce, nie są Polakami. I tam, gdzie oni są, nie ma Polski. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie, że poświęcił Pan swój czas na rozmowę w naszej telewizji Chrystusa Króla. Niech Panu Pan Bóg błogosławi w Pana pracy, poczynaniach. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Wincenty Łaszewski. Serdecznie Bóg zapłać. Ja się również z Państwem żegnam. Żegna Państwa Krystyna Kiwacz w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem!